atmosfera wiosną 1940 roku w okupowanym Lwowie, gdzie mieszkaliśmy, była bardzo napięta i nerwowa. A po wywózkach lutowych nie byliśmy pewni ani dnia, ani godziny. 13 kwietnia 1940 roku, około 5 rano, obudził nas łomot do drzwi. Przerażona mama otworzyła i w tym momencie weszło czterech funkcjonariuszy NKWD z pistoletami w rękach, wspieranych przez czterech żołnierzy z karabinami z długimi bagnetami i pikami. Ośmiu uzbrojonych mężczyzn przyszło, aby aresztować kobietę z dwojgiem dzieci. Macie broń? Jest oróżie? Krzyknął następny suboficer. Jaką broń? Czego od nas chcecie? Jakie oróżie? Czy pod nas latitie? Zapytała mama warszawianka, znająca biegle z zaboru rosyjskiego ich język. Zabierajcie się ze wszystkim. Pojedziecie. Zabierajcie stację. Pojedziecie. Dokąd? Kuda? Pyta matka. Do waszego męża, odpowiedział bez namysłu oficer. On życzy sobie, abyście do niego przyjechali. Nie musicie ze sobą wiele zabierać, bo tam wszystko jest. Kwasz jemu murzu. Przytoczony fragment dialogu w języku rosyjskim jest dosłowny i będę go pamiętać do końca moich dni. Mama cytowała go bardzo często przez wiele lat, nawet mając już daleko posuniętą demencję, aż do śmierci w wieku 94 lat. Tę cyniczną wersję zawiadomienia wywożonych o ich aresztowaniu przez funkcjonariuszy NKWD, jak się okazało, powtarzano w wielu domach. Była ona zapewne nakazana instrukcją operacyjną NKWD, aby złagodzić tę potworną dla aresztowanej informację. Tego absurdalnego i cynicznego stwierdzenia nie można było w tym stanie pośpiechu i stresu dokładnie analizować, czy zastanawiać się nad jego słusznością. Wydawało się, że wszystko się kończy, a przyszłość była jednak wielką niewiadomą. Rozpoczęto rewizję, wyrzucając wszystko z szafek, z biurek, depcząc po tym buciorami. Zrozpaczona mama wrzucała bezwładnie jakieś rzeczy do jednej malutkiej torby. Trudno było w tym chaosie cokolwiek znaleźć. Patrzyłem uważnie na grasujących po naszym mieszkaniu nieproszonych gości. Czterech NKWD-istów w niebieskich czapkach, znanych z filmu Wajdy Katyń, zachowywało się brutalnie. Chyba byli pod wpływem środków odurzających. To oni przeprowadzali rewizję i bardzo głośno krzyczeli, dopytując się o broń. Natomiast broń, pistolet ojca i malutki, prawdziwy pistolet maskotka mamy, kaliber 3 mm, były ukryte gdzieś w kredensie. Czterech żołnierzy szeregowych z poboru, należących do NKWD i nie będących zawodowymi policjantami, towarzyszyło rewidującym. Widziałem w ich oczach wyraźne współczucie. Byli to bowiem zwykli żołnierze, dokoptowani do tej akcji, aby stworzyć wrażenie ilościowej przewagi. Sądzę, że patrząc na ten brutalny akt przemocy na niewinnych ludziach, mogli sobie przypominać podobne sceny rozgrywające się w ich kraju i w ich rodzinach. Było to bowiem około 2 lata po tzw. Wielkiej Czystce, podczas której aresztowano niewinnie miliony ludzi i takie sceny były w wielu sowieckich domach już dobrze znane. W stosunku do nas nie było bezpośrednio fizycznej agresji. Gdy siedzieliśmy już w skrzyni ciężarówki stojącej przed naszą kamienicą, jeden z żołnierzy przyniósł nam zegarek kieszonkowy ojca ze słowami: wy zabrali czasy, zapomnieliście zegarka. Był to wielki gest z jego strony, bo zegarek był w owym czasie bardzo cennym przedmiotem i mógł go sobie w tym rozgardiaszu po prostu zabrać do kieszeni. Nie poinformowano nas ani o prawnych podstawach naszego aresztowania, ani o dozwolonej ilości bagażu, który możemy spakować, zawartych w instrukcji operacyjnej KWD, ani o tym, na jaki czas jesteśmy wywożeni, dokąd i za co. Ostatecznie wzięliśmy ze sobą, podobnie jak inni, poza nielicznymi wyjątkami, w sumie około 15 kg zamiast dozwolonych 300, jak się okazało po przestudiowaniu instrukcji wywozowych NKWD opublikowanych, ale dopiero po 1990 roku. Myślę, że ten fragment chyba najlepiej obrazuje sytuację, jaka w tamtych czasach panowała właśnie w domach polskich i w rodzinach, które zostały właśnie w ten sposób wywożone. Ja tylko mogę powiedzieć,
że z opowiadań mojej ciotki, czyli siostry ojca, która przez ostatnie miesiące opiekowała się ich mamą, czyli moją babcią, że w momencie, kiedy traciła już kontakt z rzeczywistością, trafiła już, nie miała już jaźni i trudno się było porozumieć, to automatycznie powtarzała właśnie te słowa, które gdzieś głęboko bardzo jej zapadły. I stąd myślę ten tytuł, bo ojciec właśnie opowiadał wielokrotnie, że babcia przed śmiercią właśnie mówiła: "Stay right is, pojedziecie ze wszystkim". I to były chyba ostatnie słowa, które wypowiedziała za życie. Myślę, że to prawda.